Młodszy brygadier Jan Leszczewski, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W minionym tygodniu wyjeżdżaliśmy do 23 zdarzeń, w tym do jednego alarmu fałszywego i 22 miejscowych zagrożeń. W tym tygodniu wystąpiła niespotykana sytuacja od dłuższego czasu, gdzie nie odnotowaliśmy żadnego wyjazdu do pożaru w ciągu tygodnia na terenie powiatu. Spowodowane to było m.in. lekkim ochłodzeniem i opadami deszczu. Miejscowe zagrożenia minionego tygodnia to przede wszystkim zalane piwnice w budynkach wielorodzinnych w Nowym Stawie, przy ulicy Gdańskiej, Mickiewicza i Westerplatte. Wodę z piwnic wypompował zastęp OSP Nowy Staw. Kolejne zdarzenia to kolizja drogowa dwóch aut osobowych w Malborku przy ulicy Mickiewicza. Po dojeździe zastępu JRG Malbork na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Volkswagen Golf i Fiat Punto na pasie drogi. Osób poszkodowanych nie było. Nasze działania polegały na odłączeniu akumulatorów w pojazdach, usunięciu plamy rozlanych płynów eksploatacyjnych, usunięciu pojazdów na pobocze i przywróceniu bezpiecznego ruchu na drodze. Pozostałe zdarzenia minionego tygodnia to neutralizacja i usunięcie trzech plam oleju z jezdni, zabezpieczenie imprez masowych, usunięcie złamanych drzew z jezdni oraz usunięcie gniazd owadów błonkoskrzydłych.